Cześć, tu Grzesiek z blogu hejdom.pl i dziś pokażę Wam najlepsze rozwiązanie do mieszkań wynajmowanych lub biura. Jak widzicie w tle, ja naprawdę bardzo lubię testować zamki elektroniczne. Tutaj mamy TD, tutaj mamy Yale. I teraz tak, te zamki na zewnątrz wyglądają dokładnie tak samo jak standardowy zamek. Ten zamek wygląda inaczej. To jest wewnętrzna część, czyli powiedzmy tutaj, wygląda tak samo, prawda? Mamy to i przekręcamy zamek, otwieramy. Natomiast zewnętrzna część też jest wystająca i tutaj musicie zwrócić uwagę, że to po prostu widać. To jest główna różnica między standardowym zamkiem, czyli taką nakładką z tej strony wewnętrznej, od tego systemu do biur, mieszkań wynajmowanych i lokali, gdzie potrzebujemy wielokrotnego dostępu dla wielu osób. To rozwiązanie pokazywałem już na blogu, jednak ten model Ryoka ma dodatkowo bramkę. Bramka, która pozwala na dostęp zdalny. Dzięki bramce jesteśmy w stanie wszystko zrobić przez internet, co byliśmy w stanie zrobić tylko i wyłącznie będąc w zasięgu tego zamka. Bo pamiętamy, ten zamek działa na Bluetooth, a ta bramka odbiera sygnał Bluetooth i wysyła nam przez Wi-Fi dostęp do tego zamka. Więc możemy nadawać kody, otwierać zdalnie, a tak naprawdę odblokowywać, bo musicie mieć świadomość, że zobaczcie, to się kręci i tutaj nie ma żadnego silnika. Jeżeli odblokujemy, to musimy przekręcić fizycznie i dopiero wtedy ten zamek działa. Tutaj musicie mieć świadomość, że to jest otwieranie zamka, ale blokady zamka. O, widzicie, w tej chwili pikło i znowu to nam się obraca. Czyli nie mamy tutaj żadnego silnika, który otwierałby nam zdalnie zamek. Musimy zawsze przekręcić zamek, używając tego rozwiązania. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić tego typu zamek, najlepiej kliknąć w opis tego filmu, bo tam najlepsza promocja, jaką udało mi się dla Was wynegocjować. Tam znajdziecie najlepszą cenę z kodem promocyjnym na ten konkretny model. No i czas na podsumowanie tego materiału. Jak mogliście zobaczyć na filmach, ten zamek sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. Czy to używając tego kodu, czy używając tej karty, czy tego telefonu, to jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu otworzyć drzwi. Też możemy dostosować do szerokości futryny, więc też to bardzo fajnie działa.
No i naprawdę bardzo dobrze sprawdza się w takich miejscach, gdzie rzeczywiście potrzebujemy tego dostępu. Dostępu, gdzie nie chcemy dawać klucza, gdzie chcemy po prostu w prosty sposób i względnie tani sposób dać dostęp wielu osobom. Niestety to rozwiązanie ma jeden ogromny minus, taki, że z zewnątrz nie ma awaryjnego otwierania zamka przez klucz. Jedyną możliwością otwarcia tego zamka tak naprawdę jest podłączenie tutaj powerbanka. Oczywiście, żeby to zrobić, trzeba się do tego dostać. Ja jak zwykle mam z tym największy problem. Jeżeli zabraknie nam zasilania, podłączamy tutaj powerbank i wtedy tylko i wyłącznie, to jest dla mnie dziwne, ale tak to działa, tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy w stanie otworzyć to aplikacją. W żaden inny sposób. Więc w tym momencie no jest to jakiś awaryjny system, ale jeżeli ta elektronika padnie, no to jesteśmy ugotowani. Według mnie to rozwiązanie do głównych drzwi, gdzie nie mamy jakiegoś dodatkowego wejścia, nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ponieważ zawsze może się zdarzyć sytuacja, że tego klucza będziemy potrzebowali. A tak to tutaj mamy dostęp zawsze w ten sposób, elektroniczny sposób. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jest to zupełnie inne rozwiązanie niż tego typu rozwiązania, które w tej chwili pokazywałem, czyli TD, Yale czy Nuki. No i mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!